Cześć, witam na kanale Format C w kolejnej części kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić proste i bardziej złożone listy numerowane i punktowane oraz jak modyfikować ich style. Zaczniemy od utworzenia listy punktowanej wielopoziomowej. Z paska narzędzi wybieramy punktory i zaczynamy wpisywać tekst. Weźmy sobie pierwszy poziom imiona. Klikamy Enter, jak widzicie od razu pojawił nam się kolejny punkt listy, ale jest na tym samym poziomie co imiona. Czyli jeżeli chcemy zrobić listę wielopoziomową i na przykład rozdzielić imiona na męskie i żeńskie, to klikamy tabulator, przechodzimy do kolejnego poziomu listy. Wpisujemy męskie i żeńskie. Żeby dodać kolejny element listy, kolejny poziom listy, klikamy po słowie męskie Enter i znów wciskamy tabulator. Wchodzimy jeszcze głębiej. I teraz rozbijemy sobie to jeszcze na imię męskie Piotr, imię męskie Paweł. Dodamy kilka imion żeńskich. I teraz, żeby wrócić do wyższego poziomu listy, musimy wcisnąć Shift plus tabulator. Teraz wróciliśmy na poziom wyższy. Żeby wrócić jeszcze wyżej do głównego poziomu listy, wciskamy jeszcze raz Shift plus tabulator. I teraz wpiszemy sobie kilka nazwisk. Kowalski, Nowak. Możemy w każdej chwili zmienić styl punktorów na dowolnym poziomie naszej listy. Załóżmy, że chcemy zmienić wygląd punktorów na drugim poziomie. Klikamy kursorem na drugim poziomie listy, rozwijamy listę i tutaj możemy sobie wybrać dowolny punktor, jaki nas interesuje. Weźmy na przykład takie strzałki. Dla wszystkich punktów na drugim poziomie styl został zmieniony. To samo możemy zrobić dla trzeciego poziomu i dla pierwszego. Ten już był. Załóżmy ten z tym. Możemy również dodawać punktory z pliku. Mogą to być zwykłe zdjęcia. Ja tutaj sobie przygotowałem jeden taki plik. Możemy zdefiniować nowy punktor. Możemy wstawić nowy symbol. Tutaj mamy do dyspozycji wiele czcionek, w których możemy takie symbole znaleźć. Możemy też dodać obraz. Ja sobie przygotowałem taki obraz z pliku. Przygotowałem sobie taką czerwoną strzałkę, wstawiamy i klikamy OK. I tutaj ten obraz został dodany dla wszystkich punktorów pierwszego poziomu. Tą listę możemy sobie od razu zamienić na listę numerowaną. Wystarczy, że zaznaczymy całą listę, ona ma już swoją ściśle określoną strukturę i wybierzemy opcję numerowania. Tutaj widzicie, że zostały zamienione elementy pierwszego poziomu na numery, drugiego poziomu na literki, a trzeciego poziomu na cyfry rzymskie małe. I teraz tak, mamy możliwość modyfikowania tej listy na podobnej zasadzie jak listy punktowej. To jest dokładnie ta sama zasada działania, czyli możemy sobie zmodyfikować każdy poziom. Czyli na przykład wybieramy sobie poziom drugi i chcemy, żeby dla drugiego poziomu nie było literek małych, tylko były na przykład literki duże. Tutaj automatycznie zostały zmienione wszystkie. Tak samo możemy zrobić dla trzeciego poziomu. Tutaj na przykład dać cyfry rzymskie duże. Tutaj się trochę rozjechało coś. Jeszcze raz. Wybierzemy sobie cyfry rzymskie duże. O, teraz jest dobrze. Dobra. Możemy też zmienić poziom listy. Tutaj z poziomu sobie elementu, na którym jesteśmy. Jeżeli zagnieździmy na przykład do czwartego poziomu, to nasz element zostanie automatycznie ustawiony jako element czwartego poziomu, a nie trzeciego. Możemy to w każdej chwili cofnąć i dać z powrotem na poziom trzeci. Tyle o liście numerowanej. Utworzyliśmy tutaj listę wielopoziomową przy pomocy
prostych narzędzi, prostych list, ale możemy także skonfigurować je bardziej dokładnie z wykorzystaniem list wielopoziomowych. Tutaj mamy taką opcję i możemy skorzystać z biblioteki list gotowej i na przykład ustawić listę wielopoziomową na zasadzie zagnieżdżania poziomów przy pomocy liczb i numerowania kolejnego. Możemy również zdefiniować nową listę wielopoziomową, czyli zmienić tak naprawdę, modyfikować każdy poziom od razu. Nie musimy sobie przechodzić kursorem myszy, tylko od razu tutaj mamy wypisane wszystkie poziomy listy i możemy zdecydować, w jaki sposób te poziomy będą odzwierciedlane. Na przykład w tym wypadku zmienię sobie drugi poziom na liczby rzymskie. Trzeci poziom na duże litery drukowane. A pozostałe poziomy zostawię tak, jak było. Klikam OK. Możemy tutaj jeszcze dodać wyrównanie liczb do lewej, ustawić jakieś wcięcie tekstu, ale my teraz tego nie będziemy robili. Klikamy OK. Zmiany zostały zastosowane dla całej listy. Tutaj mamy możliwość również zapisania stylu naszej listy wielopoziomowej i wykorzystywania go w przyszłych, w kolejnych listach, które będziemy później tworzyli. Możemy do tego użyć kreator stylu. Wybieramy definiuj nowy styl. I tutaj kreator jest bardzo podobny do tego poprzedniego, który Wam pokazywałem, z tym, że tutaj już możemy nazwać nasz styl, tak żebyśmy go później mogli łatwo odnaleźć. No ja go nazwę mój styl wielopoziomowy. I tak, tutaj możemy zdecydować, od jakiej liczby zaczniemy numerowanie naszej listy. Czyli jestem w tym momencie na pierwszym poziomie, jak tutaj widać na podglądzie, i ja chcę, żeby moja lista numerowana zaczynała się od liczby 2. Czyli klikam na dwójkę. Teraz sobie przechodzę do drugiego poziomu. Tutaj już widzicie automatycznie po zmianie poziomu już zastosowane zostały zmiany. Od razu zaczynamy numerowanie od liczby 2. Mogę sobie zmienić styl drugiego poziomu na liczby drukowane, na litery drukowane, przepraszam. Trzeci poziom na cyfry rzymskie małe. I możemy to zapisać. Klikniemy zapisz. Widzicie, że lista zaczyna się numerować rzeczywiście od dwójki. I mamy tutaj litery drukowane i liczby rzymskie małe. I teraz, jeżeli chcemy ten styl zastosować w przyszłości do kolejnej listy wielopoziomowej, to nasz styl powinien się pojawić tutaj. Style list. Mamy taką sekcję. Jak najedziemy, to widzimy nazwę, pojawia się nazwa naszego stylu, który został zapisany, więc on jest teraz już w pełni reużywalny do kolejnych naszych list, które będziemy tworzyli w obrębie dokumentu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.